Siema, grasz może w Minecraft? To doskonale się składa. Mam przyjemność zaprosić Cię na nowo powstający serwer masłocraft.pl z trybem Box PvP. Jeżeli lubisz się klepać i masz trochę wolnego czasu, to zbieraj znajomych i wbijaj. Serwer jest bardzo dobrze zrobiony i rozbudowany. Zapamiętaj, masłocraft.pl. Link do Discorda w opisie. Zapraszam. Dawaj na pięści, dawaj na pięści. Ale na pięści bez sprzętu. Aha! Ty kurwo jebana. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę, ręce do góry, ręce do góry, to policja, załamanie do pojazdu. Dobrze. Pójdziemy spisać wszystko. Pójdziemy wszystko spisać. Zapraszam do pojazdu. Proszę bardzo, niech pan się wytłumaczy, dlaczego próbował pan wkraść się do pojazdu. Bo nie mam auta. Ale tego pojazdu, czy tego? Tak, do tego Audi. A no to moje. Proszę, to jest pana? Przepraszam. Audi jest moje. Przepraszam. Przeszukamy pana, czy nie ma pan czasem wytrychu. Jeżeli ma pan wytrych przy sobie, no to będzie sprawa zgłoszona. Nie mam. No i wytrych, trzy wytrychy, brawo. Sprawa zostanie zgłoszona do prokuratury. Proszę dać mi swój dowód osobisty. Nie mogę, nie mam. Jak pan nie ma dowodu osobistego? Bo dopiero zaczynam grę. Aha, co pan zaczyna? Grę. No dobrze, w takim razie pan nie dokończy już tego, co pan nazywa, najprawdopodobniej. Co ty robisz? Proszę się zatrzymać. Ale pan jest policjantem, do widzenia. Wejdę, rozpoczynam pościg. A, pan jest policjantem, dobra, to nie, no. Panie, co ty robisz? Złapałem podejrzanego. Podejrzanego? Zacznij się zatrzymać, zatrzymaj się. Proszę się zatrzymać. To, podaj mi odznakę, pokaż mi odznakę, gościu. Czy ten biały wam uciekał? No nie. Tak, on się nie chciał zatrzymać w ogóle. I co? Ale... To był ten, co był na jubilerze, tak? Dobra. To nie ja. Proszę się zatrzymać i nie podchodzić do mnie. Dobra, nie wiem, gość, ty udajesz jakiegoś policjanta. Ja idę na to zamówę. Aha. To, patrzę, czy nie ma pan jakichś rzeczy tutaj. Tak, no Co pan dobra, robi? Pan jest jakiś porąbany, co ty robisz, gościu? Pokaż mi odznakę. Tak, zapałem go. Dlaczego? Wysiądź z pojazdu, już! Wysiądź z pojazdu! Już! Wysiądź z pojazdu! Czego? VDM! Kurwa. Wysiadaj! Już! Już! Uciekałem, tak. 10-5 zaczyna pościg pomiędzy 10-3 za niebieską Audi, a 4 B5. Potrzebne wsparcie. Tak. Ale to w stronę Sandy Shores. Pokażę ci mój świat, teraz każdą dobę, bo to sukces. Łysy, wsiadaj. Łysy. No, dawaj, lecę. Inna kwestia. Proszę wysiąść. Ręce do góry, proszę pana. I to nie jest poddanie. Teraz proszę pana, pan tak stoi tylko pod ścianą. I proszę wyjaśnić, dlaczego pan tam biegał z pięściami w stronę funkcjonariusza, mojego przełożonego. Ale to znaczy tak, to było w celach humorystycznych, proszę pana, nie chciałem nikogo uderzyć. Niestety, no trudno mi w to uwierzyć. Proszę pokazać mi swój dowód tożsamości. Proszę. Marcin Gołębiewski, dobrze. Dlaczego pan jest tutaj zapisany jako skazany za napad, za udział w napadzie? A, nie wiem, ale byłem zakładnikiem. Aha, czyli pan brał udział po prostu w napadzie, tak? Jako, tak, jako tak, podłożony na zakładnik, tak? Tak, dokładnie. Aha, czyli ile pan odsiedział za to? No jak... no... Dokładnie nie pamiętam, przepraszam. Dobrze, proszę jeszcze jedna kwestia, proszę podnieść jeszcze ręce. A pewnie. Sprawdzimy, czy pan nie ma żadnych narzędzi po prostu, które mógł pan zranić. Jeżeli okaże się, że miał pan jakiekolwiek narzędzia, które mogły zranić tego funkcjonariusza, no to będą podjęte odpowiednie środki.
Niestety nic pan nie ma, więc to jest na pana korzyść. Także wszystkiego dobrego. Taka po prostu kontrola rutynowa w celu obrony tutaj służb. Wszystkiego dobrego również. Pomocy, ktoś mi pod szpitalem postrzelił koleżankę. Już jadę. Tylko nie pod szpitalem na Eclipse Tower, tylko tutaj jest na Pillbox Hill. Dobrze, już jadę. Proszę zaczekać. Minuta, jestem. Jestem, w którym miejscu? Tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. O, dzień dobry. Rozumiem, że przetransportować na szpital, tak? RKO Miru. A tak, że ja nie potrafię niestety. Na szkolnie BHP niestety nie było. Ale mogę panią na szpital. Zabieracie się z koleżanką, czy nie? Czym się policjant wozi? A, takie. To my może prywatne. Z panem pojedziemy. Tak, proszę, zapraszam. Dobrze. 10-5 na 10-5 rozpoczyna eskortę na szpital z rannymi. Ja pierdolę. Proszę pana, a to pan tak miałczał na radio? Tak, nie, to nie. Tak, tutaj, jasne, zaraz będziemy. Proszę przygotować salę operacyjną. Co się dokładnie stało tutaj? Proszę opisać. No nie wiem, zupełnie zastrzelił. A, czyli rana, czyli postrzał, tak? Mhm. Dobrze, tutaj proszę przygotować salę operacyjną. Postrzał. Dobrze, już się wydam. Jaka to jest rana? Jakaś wylotowa, coś ten? No, co jestem, tak ona się nie zna, ale dostała strzała. Wydaje, że to były jakieś takie mocne kulki gumowe takie, ale nie wiem. Świadek poszkodowany mówi, że gumowe mocne kulki. Proszę przygotować salę operacyjną. Takie, proszę pana, jak są takie pistolety na gaz, to takie jaki bardzo mocne. Podobna jak śmiotacz ognia na gaz. Proszę przygotować też jakieś oleje. Uwaga, będzie drastyczne hamowanie. Proszę pana, tam niech pan ten ze szpitala policjant jeszcze raz przyjedzie, bo tutaj koleżanka jest zakuta kajdankami i się jej odkuć nie da. Jadę, już jadę! Pierdala się! No ale co ty robisz? Dwa ręce! Kurde, co to jest?! O, panie, władzo. Bo wziąłem podejście. Co ty robisz z tym psem? Co ty zrobiłeś? O! Co, on dzień dobry, czy może mnie pan podnieść? Tak, zabrał mi ten obywatel 3000 i lekko zabił. Jasne, już tutaj. A, czyli rozumiem, że on po prostu na państwa napadł. Zabieram pana na szpital. A kim ty jesteś? Jestem. Ty się lepiej przebierz z tego stroju. Ja go zabieram. Na szpital. Stój. Co za łupość, czemu on do mnie strzela? Czemu on do nas strzela, no? Co tu się... Pacyfikacja. Dzień dobry. Ręce. Czemu go zabiłeś? Czekaj, policja? Tak? Czemu go zabiłeś? Nie strzelaj, bo pójdziemy. Czemu go zabiłeś? Kuźwa, no ja pier... Zapraszam pościg, halo. Słyszymy się. Prowadzę pościg za czerwonym lokalnym pojazdem. 50. Podejrzanemu dymi się już z maski, tylko zaraz będę podchodził pod manner speed. Tam kolor czerwony. To co? Dobra, poddaj się. No co to? No pierdolam jeszcze młotkiem. Czy ty właśnie to kroisz? Proszę wysiąść z pojazdu! Wysiadać z pojazdu już! Gleba! Co ty robisz? Zacznijmy od tego, od kiedy policja jeździ... Dlaczego pan rozjeżdżał go?
bo mnie wcześniej... Już panu tłumaczę, chodź tu. Czy on pana rozjeżdżał, tak? On pana rozjeżdżał, tak? On mnie rozjechał. Wysiadaj już! Wysiadaj! Wysiadaj już! Ale to nie on mnie rozjechał. Kto cię rozjechał? Ten gościu, co masz go zakutego. Zjechał. Weź mi pomóż. Proszę zatrzymać. Mogę to wytłumaczyć. Przeszukiwanie pod względem jakiegoś... Nic nie mam, bo tamten... Ej! Mogę go zjechać pistol... Ej, proszę pana, sprawa się wyjaśni, proszę zaczekać. Dobra. Kto kogo rozjeżdżał? Już proszę mówić. Dobra, ja mówię tak. Ej, stój cicho. O, ja go rozjeżdżałem, już tłumaczę. Nie mam nic przy sobie, bo tamten Mikołaj bardzo grzecznie mi dał nóż pod żebra i oczywiście, no, dostałem rączkę boską, no i tak tu jestem teraz. Mikołaj ci dał kosę pod żebra, tak? Czyli Mikołaj jest ten, tak? On nie jest niczego winny, w sumie też mnie chciał zabić. Ja nie wiem, a kto zabił mojego kolegę? Czyli wy jesteście niewinni, tak? Proszę mi rozkuć. Dokładnie ten tutaj koleś mi dał kosy pod żebra, ja chciałem się też zemścić i nie dałem ci żadnej kosy pod żebro, co ty gadasz? A co było na złomowisku? I to ty chodzisz do psychologa. Nie, bo chcę sobie zrobić testy na broń, a potrzebuję tylko testy psychologiczne. Ta, na pewno. Chodzisz do psychologa, bo masz coś z mózgiem. Nie dałem mu kosy. Nie, uwaga. Co on gada? On mówi, czy chcesz prezent? Ja mówię tak, to chodź do fabryki, no dobra, zaraz mnie na złomowisko. On mi dał, no nie kosy, tylko sorry, baseballem. Ja ci nie dałem żadnym baseballem. To, że mam baseball przy sobie, to nie znaczy, że ci z niego zaraz dałem. Zrobię akcję Houdiniego, nie? Przysięgam. Nie mam baseball przy sobie, ale no... Rozkuć go, czy go spacyfikować? Nie wiem, różnie. Dobra, w takim razie pacyfikacja. Słuchaj, Marda. Ej, on jest z Beskidu, on ma tablet. Tutaj cyk, cyk, pyk. Tłumaczę. Tak, możecie go pana wydać. Ja strzelam pościg za czerwonym. Bejdel, pościg za czerwonym, ruszamy w pościg. Ale koko. Uwaga, Bejdel. Tak, Bejdel, podjeżdżamy już na stronie. Aj no, panie! Wysiadaj. Dlaczego? Ty jesteś strażakiem? Nie jestem. No to właśnie, wyjazd. Dobrze, do przychodni odwiozę. Puść. Do przychodni odwiozę, tam skąd wziąłem. Pojazd. Ale ja obiecuję, że tam skąd wziąłem. A dlaczego mam go opuścić? Opuść pojazd. Dobrze, opuszczam pojazd. Na środku ulicy mam go zostawić, tak? Nie, no na poboczu. No to mówię, że odjadę. Jadę pod sklep z autami, tam za jakieś wezmę. No a gdzie to mam zatrzymać, panie? Tutaj, tu. Dlaczego? Wysiadaj z niego. Oła. Oła. Dobra, wysiada. Ty jesteś co za policjanta przebrany? Aha, to nie jest... No o co panu chodzi? No ale co pan robi? Zakuwam lewa, prawa, co ty będziesz się pod... No kuźwa, co to jest?